What's going on, guys? Ebrex is here. Today, I'm sorry, but we will have the video in Polish, so please tune in next time. A teraz możemy przejść do konkretów. I nadszedł ten moment, kiedy możemy wreszcie ogłosić naszą decyzję i naszą ciężką pracę. Przykra decyzja. Przykra decyzja. Nie, myślę, że decyzja jest bardzo dobra, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Wy będziecie nas osądzać. Więc zacznijmy trochę od danych. Mieliśmy 36 kandydatów i to jest najwięcej od kiedy ja pamiętam. Ja za dużo nie pamiętam, ale nie wiem, czy chyba kiedyś... nigdy tego nie było. Strasznie dużo, strasznie. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo się cieszymy, że tyle osób chciało się angażować w tą repę, tyle osób było aktywnych. Mieliśmy w czasie 6 masterów. No, 6 to trochę nadwyrost, bo jednym z nich jest Herford. Ale wszystkie jednym z nich jest Łódź, tak? Jednym z nich jest Łódź, mamy dużo drużynówek. Mieliśmy tylko jednego singlowego mastera w tym czasie. No ale w końcu ETC jest... za zawodami drużynowymi, więc interesuje nas wyniki z drużynówek. Ja chyba dobrze tyle było drużynówek. Ja jestem zdania, że dobrze. Na pewno najlepiej udało nam się sprawdzić dzięki temu kandydatów. No zdecydowanie. Mieliśmy do tego dwa elementy, których wcześniej nie było. Mieliśmy test wiedzy, który zrobiliśmy kandydatom podczas zgrupowania i tym kandydatom, którzy mieli ochotę po zgrupowaniu. Średnia z niego na zgrupowaniu była 7 na 10. Mogliście sami sprawdzić w jednym z poprzednich filmików, jakby wam poszło. Test było bodajże 48 pytań, wylosowane było 10, tak żeby nie zabierać też za dużo czasu kandydatom i żeby każdy nie pisał tego samego, bo wiadomo jak to jest potem ze ściąganiem, nie? No średnia chyba przyzwoita. Tak, aczkolwiek średnia pośród ludzi, którzy dostają się do tej kadry jest wiadomo większa, tak? No bo chcemy brać ludzi, którzy jednak znają te zasady, przynajmniej tak udają. Mieliśmy fantastyczne ankietki. I jest trochę wniosków na przyszłość. Na pewno przy selekcjonerze będzie mi kilka rzeczy do przekazania w tym temacie, jeżeli będą chcieli kontynuować to. Ale taka obserwacja, którą chciałem zauważyć, po co zrobiliśmy to w ogóle te ankietki? Chcieliśmy mieć jakby dodatkowy check, żeby zobaczyć, jak zachowują się nasi reprezentanci, jak zachowują się ludzie, którzy kandydują do kadry. Skala była 1 do 5, było kilka pytań, tak? Jak bardzo się podobała gra, jak bardzo uczciwy był przeciwnik, jak dobrze znał zasady. W tym aspekcie uczciwości chodziło też o to, czy na przykład pozwalał na ruchy poza kolejnością, bo czegoś zapomniałeś, tak? No jak zapomniałeś czegoś strzelić, coś takiego, no to często dobrze jest na to pozwolić, no bo to nie ma większego znaczenia, a wiadomo, że każdemu z nas może się zdarzyć zapomnieć, prawda? Patrzyliśmy też, ile razy był sędzia wołany do stołu, bo uważamy, że nie ma potrzeby angażować za bardzo sędziów, więc chcielibyśmy, żeby jak najmniej sędzia był obecny przy stole. No i patrzyliśmy na to, ile tur grali średnio nasi gracze. Zdarzały nam się w przyszłości trochę problemy z tym, prawda? No dziwo, nie wyszło wcale to źle. No właśnie. I wyniki są zaskakująco dobre. W skali od 1 do 5 wszystkie trzy aspekty średnia wynosiła koło 4,80, 4,70, 4,90. To są bardzo wysokie wyniki. Jak można mówić, że Polacy, polscy kandydaci, polska repa ma jakieś problemy z zachowaniem w momencie, kiedy ankiety, które robimy, dane faktycznie, które zbieramy, dają takie wyniki? Gdzie niedogrywane jest tur 0,23 tury średnio na bitwę. No. No i chyba znakomita większość tych ankietek była wypełniana przez obcokrajowców jednak. No, nie wiem ile tam w procentach wyszło, ale chyba większość. No może nie znakomita większość, ale większość raczej tak. Danych mieliśmy sporo, gier mieliśmy sporo, dyskusji mieliśmy sporo, tyle ile my spędziliśmy czasu. Nie, już nie chcę. Masakra. Jak naprawdę, praca selekcjonera jest wyjątkowo, wyjątkowo ciężka. Ale ostatecznie podjęliśmy jakąś decyzję. No. I mamy naszych kochanych 8 reprezentantów. Nerwy. Tak, w tej chwili emocje się dla nas już w teorii emocje opadły, ale tak naprawdę to my w tej chwili czekamy na wyniki, czy po Euro będziemy ukrzyżowani, czy nie będziemy ukrzyżowani za te decyzje, które podjęliśmy. Mamy nadzieję, że oczywiście nasza reprezentacja wygra. I myślę, że ta reprezentacja, jaką wybraliśmy, ma największe szanse. No nam się to podoba, no. A co będzie, to będzie. Mamy nadzieję, że przysyłamy też sygnał, że pracując ciężko i robiąc dużo, można się do tej kadry spokojnie dostać. Zaczynamy od tego, żeby już nie przedłużać. Najpierwszą osobą jest siedzący tutaj po mojej prawej. Miejmy to z głowy. Miejmy to z głowy. Ja umywam od tego rinsa, od razu mówię. Musiałem to powiedzieć. Te sucharki zawsze są w cenie.
No dobra, no co by nie mówić. Olo w tą repę się bardzo angażował, miał praktycznie najlepsze wyniki z masterów. Ankietki mogły być troszkę lepsze, troszkę bardziej... Nie ma tragedii. To, co mi się bardzo podoba, to jest to, że imię Maxa z tego jak był uczciwy i dogrywał zawsze wszystkie gry, nie musiał wołać sędziego. Można pracować nad tym, jak bardzo przeciwnikom się ta gra podoba, ale 4-6 w skali od 1 do 5 brzmi dalej całkiem dobrze. Rzadko komu się podobają te gry. Tak. Problem jest taki, to jest też problem, który zauważyłem z ankietek i który jest dobrym chyba wnioskiem, że zazwyczaj im wyżej się gra na stołach, tym ta średnia jest mniejsza, bo te gry są coraz cięższe. Jak gra się gdzieś na niższych stołach, jak gra się ze słabszymi przeciwnikami, no to praktycznie zawsze wszędzie są maksy. Chociaż zdarzały się też spięcia. Najgorsza ankieta, jaką mieliśmy wypełnioną, była wypełniona z jednego z ostatnich stołów. Co było dla mnie absolutnie zaskakujące, bo wydawałoby się, że największe spięcia powinny być na przodzie. Ale była ankieta, która była wypełniona absolutnie tragicznie dla jednego z naszych reprezentantów i była wypełniona na jednym z ostatnich stołów, więc... No ale tak też bywa, tak też może się zdarzyć. Myślę, że co do Rinsa nie ma co więcej dodawać. Wszyscy go znacie, wszyscy wiecie, jak potrafi grać, jak potrafi dużo wnosić do tej gry, jak potrafi dużo wnosić do tej drużyny. To, co jest moim zdaniem jeszcze interesujące, to no, wychodzi update do WoW-u. No, nie ma co się oszukiwać. Szwedzi mają tendencję do przesadzania. Riz ma dużą zaletę taką, że w razie czego możecie przywrócić zawsze na szczurki. Czuję strach. Szczury od zeszłego roku się dużo nie zmieniły. Riz bardzo dużo ogrywał szczury, bardzo dużo ogrywał w tym roku WoW. Więc to, którą armią zagra, będzie jeszcze do przedyskutowania. Wszystko zależy od tego, jaki wyjdzie update. I nie przedłużając, przejdźmy do kolejnego naszego kandydata. Tam, taradam, taram! Jej! Tak, Tomek, wieczny coach tutaj. Tomek, gratulacje. Bez kitu. W tym roku pokazałeś nam, że naprawdę strasznie ci zależy. W poprzednich latach wyglądało to, przynajmniej z naszej perspektywy, nie byliśmy selekcjonerami, więc wtedy też nie wiemy, jak to wyglądało z perspektywy selekcjonerów. Ale z naszej perspektywy jako graczy wyglądało tak, że dużo czasu poświęcałeś na maszynkę, dużo się angażowałeś tam, a w battle angażowałeś się tak średnio. W tym roku widać to zaangażowanie. No, chyba nikt tyle nie wrzucał filmików, zdjęć z bitew i raportów, kurczę. Zdecydowanie straszny spam o każdej porze dnia i nocy, także... I to co na pewno, no bo wiadomo, że samo zaangażowanie nie promuje wejścia do kadr, prawda? Aczkolwiek tutaj ta aktywność była na tyle, że wiemy, że jeszcze do ETC tych bitew Tomek zagra bardzo dużo. Tak. I to nie ma co się oszukiwać. Ale rozpiska, która jest aktualnie, która ewoluowała, widać, że po prostu była to na pracy w to włożona, bo ta rozpiska strasznie ewoluowała w ciągu roku. Zaczęła się od jednego pomysłu i powoli na tym pomyśle było to budowane. I widać, że jest już to na etapie, na którym można powiedzieć, że to jest naprawdę dobra, naprawdę ciekawa rozpiska. I myślimy, że wiele ludzi będzie miało spory problem, żeby rozkminić, jak to działa, bo zresztą tutaj sam wiesz... No ja sam tego nie rozkminiam chwilowo jeszcze. Tak, to nie jest taka oczywista rozpiska. To jest bardzo nieoczywista rozpiska i uważamy, że nawet jeżeli znajdą w niej jakieś zmiany, to za to, ile pracowałeś, zdecydowanie to się należy, to miejsce w kadrze się należy. Tak. Przejdźmy do kolejnej osoby. Osoba, która pracowała troszeczkę mniej. Troszeczkę mniej. Mamy nieśmiertelne wampiry. Myśleliśmy, że to będzie pierwszy rok bez wampirów w kadrze. No tak, chyba do wczoraj. Czy do dzisiaj? Nie wiem, sam. Duże były tej dyskusje i myślę, że to jest... ciężka dyskusja. Nie był to łatwy. Nie był to łatwy wybór, absolutnie. Ostatecznie przeważyło chyba to, że potrzebujemy, jak zobaczycie na taką szerszą koncepcję kadry, to brakowało nam troszeczkę armii, która była bardziej stabilna. No. Brakowało nam czegoś, co byłoby w stanie zagrać na pewno ze wszystkim, nie wybrzydzałoby na paringach. No i Marek Libero. Tak. Marek ma tą dużą zaletę, że od kiedy pamiętam, on robił u nas paringi. I nie pamiętam, żeby te paringi źle wychodziły, naprawdę. Tak. To, ile on roboty odwala na paringach, to jest złoto. To jest bardzo ważne, moim zdaniem. Maszyna parująca jednak od kilku lat działa. No i te wyniki ankiet mówią same za siebie, nie? Marek jest jedyną osobą, która miała maksa ze wszystkiego. Miała maksa z
tego, jak bardzo przeciwnik doceniał, jak uczciwy był Marek i jak dobrze się z nim gra. Wszyscy, którzy z nim grali, wiedzą, jak się z nim gra, nie? Więc to w tym roku przeważyło, że on w tej kadrze jednak się znalazł. No tak. Taka miła ta repa się robi bardzo. Tak. Mamy tutaj Tajca, z którym się bardzo miło gramy, Marka, i teraz mamy... Łapomata. Kolejnego gracza, z którym się przemiło gra. Tak. No dobra, nasza świeżynka, przetestowana w Herford. Chrzest bojowy z Manfroni przeszedł. Także tak, no. Tak. Śmieszne jest to, bo jak zobaczymy te wyniki ankiet, to one nie wydają się takie super. Ale Mateusz jest osobą, która oddawała wszystkie ankiety, która dała najwięcej, zdecydowanie najwięcej ankiet ze wszystkich. Oddawała ankiety z dowolnych bitew. Wiadomo, jak to jest z tymi ankietami. Czasami, jak się dostanie słabszą ocenę, to niekoniecznie chce się ją oddać. A patrząc na to, że niekoniecznie mieliśmy 100% oddawalność, to nie egzekwowaliśmy ostatecznie tego, żeby za nieoddaną ankietę było zero. No tak. Jeżeli oddaje się wszystkie ankiety i nawet te, w których nie wypadło się do końca korzystnie, to mimo, że jest się naprawdę fajnym graczem do grania, to można skończyć w ten sposób. I te wyniki z ankiet nadal nie są złe. Patrzymy na czerwone znaczki, tak, czyli gorzej niż średnia, ale to jest 4,78 na 5. To jest dalej fantastyczny, fantastyczny wynik moim zdaniem. No i wyniki też mówią same za siebie, tak? Tak. Myślę, że na początku mieliśmy założenie, że ktoś nowy w kadrze na pewno powinien się pojawić, bo ta nowa krew musi dopływać, prawda? Co roku w kadrze znajduje się przynajmniej jedna osoba, która wcześniej w niej nie grała. W tym roku mamy już powracającego Tutajca, który grał kilka lat temu, ale ostatnio wokół tej rampy się tylko kręcił. A tutaj mamy osobę, która jest zupełnie świeża. No i pamiętajcie, że zawsze w kolejnym roku ta liczba osób, która już zagrała w repie, się zwiększa, więc szansa na to, że to ty będziesz w tej kadrze w następnym roku, jest całkiem spora. To ty. Nie no, ogólnie Mateusz chyba złote dziecko chwilowo w Atlach dla mnie. I ogrom pracy włożony w to, żeby się do tej kadry dostać, chyba na równi z Tutajcem nawet. Bardzo zaciekła też rywalizacja z Elvisem przez cały sezon. Bardzo zaciekła rywalizacja. Myślę, że obu bardzo, bardzo fajnie motywowało. Tak. Bo widać było, że obaj mają presję, że obaj starają się jak najlepsze te wyniki wykręcać, jeździć na te turnieje. To był bardzo ciężki wybór. Do samego końca, tak. To tak naprawdę to, co najbardziej zróżnicowało, to było Herford. Tak. Tak. No ale tak, fajnie, że Mateusz się udało się Mateuszowi. Dobrze. Przechodzimy dalej. No i oj. Nasz złoty chlopiec. Kogo my tu mamy? Tak, to najpewniej będzie najbardziej kontrowersyjna postać tej reprezentacji. Furion, no tak. Słuchajcie, próbujemy. Damy radę, mamy pomysły. Są pomysły, jak zrobić, żeby było dobrze. Dobrze, przede wszystkim pierwsze to, co musimy znaczyć, to... że Jurek nadal gra na najwyższym poziomie, gra armią, która nie jest w topowych power levelach, a robi nią naprawdę fantastyczne wyniki. I też gra dużo bardzo. Dużo gra, dużo trenuje, dużo po lokalach jeździ. W Czechach grywał też. Bardzo dobra wiedza dotycząca gry, test wiedzy 9 na 10. Jedna z trzech osób, która to zdobyła zresztą. No obok i Mateusza. Nasz drugi członek maszyny parującej, co jest bardzo ważne, bo z Markiem stanowią mega duet, jeżeli chodzi o parowanie. I teraz tak, dodatkowe sprawy a propos Jurka. Wiemy, że bywają z nim ostre sytuacje. I my analizowaliśmy to mocno. Ja jako sędzia miałem bardzo dużo okazji, żeby przejść się po jego grach, zobaczyć, jak to wygląda. W ciągu sezonu była jedna gra, która była ciężka. I to widać było, że była to ciężka gra. Ale jak widać, średnia z ankiet jest bardzo przyzwoita. Praktycznie nie odbiega od średniej ani teamu, ani średniej wszystkich graczy, którzy aplikowali. W szczególności chciałem zwrócić uwagę na to, na punkt how fair. Bo tutaj zawierają się, tak jak mówiłem, też takie rzeczy jak pozwalanie przeciwnikowi na robienie czegoś poza ruchem, no po prostu granie według zasad gry, a nie według taktyki, według logiki, według tego, co powinno się stać na stole, a nie według myczków, kruczków i trzymania gości na jakichś takich drobnych rzeczach. Jedyne, co moim zdaniem jest tutaj nieprzyjemne, to jest to wołanie sędziego do stołu. To trzeba z Jurkiem porozmawiać, go troszkę oduczyć, ale myślę, że tym się zajmiemy, bo myślę, że jego renoma zdecydowanie jest największym problemem dla niego w tym roku.
Ja obserwowałem te gry na Hereford i to wyglądało tak, że przeciwnicy zaczynają próbować wykorzystywać to przeciwko niemu. Tak. I to było bardzo smutne z perspektywy sędziego, bo bardzo ciężko jest ukarać jego przeciwnika za w jakiś sposób granie nieczyste. I rozmawiałem o tym też z Federikiem. I bardzo ciężko jest ukarać jego przeciwnika, bo wszyscy i tak będą mieli opinię, że to jest wina Jurka. Więc jeżeli cokolwiek będzie, nawet jeżeli przeciwnik dostanie żółtą kartkę, to i tak będzie to dlatego, że o, na pewno go Jurek sprowokował, czy coś takiego. No to są bzdury, tak? Ale ten bagaż za nim idzie i on musi nad tym pracować. Ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie mamy zamiaru pozwalać na kompletny witch hunt. Słuchajcie, żeby Jurek też nie był na tym stratnym, bo będą go ludzie łapać na pewno na tym. Jak się ktoś uprze, to go złapie, przyjdzie sędzia i będzie smród. Więc postanowiliśmy, że w związku z tym, żeby zainwestowaliśmy też ten sprzęt, wykorzystamy go do streamowania bitew i na pewno obiecujemy, że jedna, co najmniej jedna bitwa Jurka będzie streamowana. Też po to, żeby wszyscy zobaczyli cały świat, że Jurek potrafi grać czysto i być super graczem, natomiast też dla jego jakby bezpieczeństwa i drużyny też. Zresztą ostatnio mieliśmy bitwę nagrywaną jego z Hereford, gdzie nawet napisał do mnie któryś z Norwegów, że oglądał właśnie bitwę Jurka i bardzo fajnie się oglądało, że bardzo czysta bitwa, że nie było żadnych problemów, że były problemy co najwyżej komunikacyjne, bo grał z Hiszpanem, który mówi po angielsku, tak, że ja pierdolę. Ale problemów z czystością gry nie było żadnych, więc to była dla mnie bardzo ważna informacja i bardzo, bardzo istotny symbol, że to też widać z zewnątrz, że my pracujemy na tym, żeby się inaczej pokazać. Tak. Mamy ten sprzęt. Myślę, że skończy się to tak, że będziemy starali się z każdej bitwy na ETC transmitować albo najciekawszą, albo najcięższą bitwę. Tak? W sensie, tak, żeby mieć backup też dla siebie, że my jesteśmy czyści, żeby, na forum. Żebyście mieli bardzo, bardzo dobre widowisko do obejrzenia. Tak jest. Dobra, to chyba... No, mamy Jurka przegadanego. Chyba to już mam przegadane? Będzie dobrze. My wierzymy, że będzie dobrze, więc wy też musicie wierzyć, że będzie dobrze. Tak. Jest Ishino! Jest i nasz król kebabów. Jest Ishino. No i co? Ishino chyba dołącza do trójki naszych bardzo, bardzo zaangażowanych graczy. Ishino jak zwykle od wielu, wielu lat zna zasady. Najlepiej, najpewniej z wszystkich ludzi w naszym środowisku. Pewnie dlatego, że tyle razy woła sędziego do stołu. No właśnie, to jest jedyna rzecz. Ale woła sobie sędziego, sędzia mu przychodzi, sędzia mówi, że Ishino już wie. A niektórym ludziom się zdarza zawołać sędziego kilka razy tego samego. No tak. Tom Kingi, jak była armia. Tom Kingi wiadomo. Ciężko jest bez tego sobie poradzić. Tom Kingi same się bronią. Miejsca nie są fantastyczne, ale teamy, w których Shino grał, też nie były fantastyczne. Więc... No bez. Nie, no słuchajcie, nie jest źle. No. Powiedzmy, Shino zawsze na EDC jednak jest bardzo zmobilizowany i to przynosi rezultaty. Tak, wiemy, że to tak często z nim bywa, że są lata, w których Shino mówi, że jest aktywny i że jest w stanie zaangażować i zagrać. I są lata, na przykład jak w 2017, kiedy mimo, że był selekcjonerem, to się nie wybrał, bo wiedział, że nie czuje flowu. W tym roku Shino stwierdził, że czuje flow, że da sobie radę. Wyniki, armia, wszystko stoi za tym, żeby tak było, więc... No i no, chyba, nie wydaje mi się. Chyba też w przypadku Shina możemy liczyć na dużo, dużo bitew do ETC jeszcze. To jest bardzo ważne. Po to wybieramy tę kadrę wcześniej, żeby móc ją ograć, skonsolidować, zobaczyć. Tak. Tak. No jest like, no jest like. Jest like. Jaki like jest, każdy widzi. Historii tego swetu i tak nie zrozumiesz. Tak? Wyniki z ankiet bardzo ładne, wyniki z gier bardzo ładne. Wszystko bardzo ładne. Troszeczkę może z zasadami mógłby więcej się dowiedzieć, ale to jest do dopracowania. Dark Elfy też może być zaskakująca armia. Dziwny reroll, dawno like nie robił rerolla. Ale to jest taki reroll na bardzo podobną armię, w sensie z tych gry właściwie. Tak, bardzo. Leśniaki w tym czasie trochę odeszły od takiego skirmiszowego strzelania, od pedałówy. A tu pojawiły się mroczne... Mroczne pedałówy. Mroczne pedałówy właśnie. Tylko bez postawionego lasu. na pewno laik nas nie zawiedzie, takie które by zeszły. No chcielibyśmy, żeby ten smok jednak pojechał, no. A nie jakieś inne wariacje bez smoka. Smutne to tak czy siak, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że laik się w tej klasie znaleźć powinien. Tak.
I ostatnia osoba, cóż, mieliśmy bardzo dużo ciężkich wyborów, ale jak ostatnio sobie zostawiliśmy sobie kogoś, to i tym ciężkim wyborem nie był, żeby nie było żadnego zaskoczenia. Jest kombek, to jest mój człowiek. Wskrzeszony trup, dzień dobry. Słuchajcie, no... Wskrzeszone demony. Wskrzeszone demony, więc no cóż, no... Co można powiedzieć o Marcinie? Co można powiedzieć o Marcinie? No Marcin lubi grać armią, która ma pierdolnięcie. Taką dostał w tym roku. Zajawił się, zrobił wyniki i... domino, no. Może tylko musi skopiować trochę kmina od Andrzeja, bo Andrzejowi też całkiem dobrze szło. No właśnie, właśnie, może te pieski jednak. Tak czy siak, te demony są na pewno taką armią, które... Nieważne, co z nią zrobią w tym update'cie tak naprawdę, i tak zostaną rzeczy, których w ogóle nie odkryli. Przez to, że za każdym razem dzieje się tak, że grają ludzie dokładnie tym samym, to w następnym update'cie nagle wychodzą rzeczy, które nikt wcześniej nie grał, a i tak były dobre, tylko po prostu nie były tak dobre, jak rzeczy, które były tuż przed chwilą. A jeszcze w związku z tym, że potaniają wszystkie rzeczy, które nie grały, to może się nagle okazać, że te demony może teraz już są mocne, to nawet te co okażą się jeszcze mocniejsze. Weźmy coś innego. Liczba kombinacji jest olbrzymia. Tak. I do Kalafiora myślę, że zaufanie duże mamy. Kalafior nie przegrywa tych bitew, Kalafior wygrywa te bitwy, wygrywa je wysoko. Wygrywa. Pokazał na Hereford, pokazał wcześniej. 84 punkty? Bardzo dobry wkład w drużynę. Tak. Tak. I na tym chyba zakończymy. No chyba wsio. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy w miarę dokładnie, przynajmniej przez tyle czasu, ile chcemy wam zabierać, bo to wiadomo, że w ciągu tych kilkunastu minut się za dużo nie zmieści. I jeżeli ktoś ma jakieś do nas pretensje, to przepraszamy. No i zapraszamy. Chętnie wyjaśnimy dlaczego. Tak. Chętnie wyjaśnimy, jakie były nasze motywacje na ostatecznie, czemu kadra skończyła się tak, jak się skończyła. I życzymy naszym kadrowiczom powodzenia. Tak jest. Będzie dobrze.